Zaczynamy spacer. Spacer, który sądzę, że powinien się zaczynać. Jestem tu pierwszy raz. Kto z Państwa jest tutaj pierwszy raz? No właśnie, czyli taki spacer jest potrzebny. Ja się nazywam Ewa Kowalska. Zostałam zaproszona do współorganizacji tego spaceru przez Radę Dzielnicy Wrzeszcz Górny. Za chwilę, myślę, przedstawicielka dzielnicy się tutaj pojawi, Lidka Makowska. Tymczasem przedstawiam Państwu, jest Lidka, przedstawiam Państwu Aleksandra Masłowskiego, mistrza przewodnictwa, który o tej dzielnicy i o całym Gdańsku wie wszystko. A oto i nasza zguba, oto nasza zguba. Dzień dobry. Ja chciałam Państwa też bardzo serdecznie przywitać i powiedzieć, co my tu dzisiaj będziemy, co my tu dzisiaj jeszcze będziemy robić. Bo o historycznym parku Jaśkowej Doliny opowie mistrz Aleksander Masłowski, a my mamy plan wędrówki następujący. Ruszamy, idziemy, Aleksander nam zaraz opowie, którędy. Wracamy na Podleśną Polanę, to będzie gdzieś około godziny 19:30. Zapraszamy wtedy Państwa na poczęstunek, kiełbaski z grilla, już się robią i będą czekać. A po godzinie 20:00 wystąpi jeszcze ten zespół, który teraz słyszymy, Blue Blues Band, wystąpi chór Tak, jak również na sam koniec dzisiejszego wieczoru, jak już się ściemni, pokażemy slajdy cyfrowego Muzeum Wrzeszcza po 21:30. Szanowni Państwo, dobry wieczór, właściwie dzień dobry jeszcze, bo mamy długi dzień. Spotykamy się na Podleśnej Polanie w celu zupełnie jasnym. Dzisiaj będziemy tą Podleśną Polanę podłączać do kompleksu parkowego Jaśkowej Doliny. Jesteśmy poza kompleksem parkowym Jaśkowej Doliny, jeżeli chodzi o historyczne granice, ale to nie szkodzi. Jesteśmy, proszę Państwa, w ogóle już nawet nie we Wrzeszczu, jeżeli historycznie do tego podejdziemy, dlatego że jesteśmy już w Strzyży. Ten teren należał do majątku Strzyża jeszcze w końcu XIX wieku. No to się oczywiście teraz zmieniło, wszystko jest inaczej. Natomiast granica między Strzyżą a Wrzeszczem, która była granicą między tym miejscem, gdzie jesteśmy, a parkiem Jaśkowej Doliny, jest mniej więcej jakieś 150 metrów za mną. Zaraz tą granicę przekroczymy i wejdziemy do kompleksu Jaśkowej Doliny, parku Jaśkowej Doliny. Zwracam na to uwagę bardzo stanowczo. To jest park Jaśkowej Doliny, a nie Jaśkowy Las, jak nam się usiłuje od wielu lat wmawiać. Wiedzą Państwo, na czym polega różnica, prawda? Las sobie rośnie sam i można go zostawić w spokoju i od czasu do czasu tam zaglądać, żeby jakieś drzewa powycinać, co się przewracają. O park trzeba dbać. A to jest, proszę Państwa, park, który nam kupiono, który nam kupiły władze miasta i nasi poprzednicy, mieszkańcy Gdańska, kupili dla nas, gdańszczan, ten park. Zostaliśmy go po wojnie pozbawieni, ale mamy szansę go odzyskać i właśnie takie imprezy jak dzisiaj są drogą do odzyskania tego parku przez nas, mieszkańców Gdańska. Proszę Państwa, wchodzimy w takim razie do tego parku. Pierwszy przystanek to będzie miejsce, które od tej strony jest chyba najefektowniejsze, jedno z dwóch najefektowniejszych miejsc po tej stronie parku, bo wejdziemy, proszę Państwa, do części parku nowszej. Park Jaśkowej Doliny ma dwie części. Tą starszą o 5 lat, z 1832 roku i z 1837 roku nowszą. Ta, po której stronie my jesteśmy, względem ulicy Jaśkowa Dolina, to jest ta nowsza część parku i od niej właśnie zaczniemy i zaczniemy od tego efektownego miejsca właśnie w tej części parku, czyli od Gaju Gutenberga. Szanowni Państwo, przekroczyliśmy tą granicę między historycznym Wrzeszczem, który mielibyśmy tam, w tamtą stronę, a historyczną Strzyżą, która była tutaj. Jeżeli wierzyć opisom z późnego XIX wieku, to wzgórze już należało do majątku Strzyża. Było w zasadzie funkcjonalnie powiązane oczywiście z tym kompleksem Jaśkowej Doliny, no ale formalnie granica przebiegała gdzieś tutaj. Ale jak pisano w XIX wieku, tak pisze m.in. Elize Pytner, autorka tej książki, którą tłumaczyliśmy nie tak dawno, która jest chyba najlepszym kompendium wiedzy o historii parku Jaśkowej Doliny, ona pisze, że właśnie dzięki łaskawości właściciela majątku Strzyża ta część jego też jest dostępna w ramach całego tego kompleksu do użytkowania przez mieszkańców Gdańska. Polana w tej nowszej części parku w 1840 roku stała się miejscem, gdzie zorganizowano święto drukarstwa. To święto drukarstwa w 1840 roku usiłowano połączyć z rocznicą wynalezienia druku i początkowo w ramach tego święta drukarstwa, prawdopodobnie w tym samym miejscu, gdzie stoi ta żelazna altana, ustawiono altanę drewnianą. Pod tą altaną drewnianą
W czasie tego święta drukarstwa w 1840 roku postawiono maszynę drukarską i na tej maszynie odbito w odpowiedniej ilości egzemplarzy odę ku czci Gutenberga, wychwalając to ten wynalazek druku, którego on dokonał, a który zrewolucjonizował przecież Europę, a zaraz potem cały świat. To jest oczywiście nieprawda, że on wynalazł druk, bo on nawet nie tylko, że nie wynalazł druku w ogóle, ale nie wynalazł nawet tej słynnej ruchomej czcionki, którą mu się przypisuje. On tak naprawdę ten pomysł przejął razem z czeladnikiem, który obraził się na swojego mistrza, rzeczywistego wynalazcy ruchomej czcionki, ale przejmując tego czeladnika, jako pierwszy rzeczywiście zastosował ten wynalazek w taki sposób, że jako wynalazcy druku nie możemy mówić o Gutenbergu, natomiast możemy o nim mówić z całą pewnością jako pierwszym profesjonalnym wydawcy książki drukowanej. Z wszystkimi tego konsekwencjami odnośnie składu, odnośnie przygotowania tego wszystkiego, aż po sprzedaż książek, czyli aż po marketing, to był pierwszy przedsiębiorca na rynku drukarskim. Proszę Państwa, więc ta jego pierwsza altana drewniana stała tutaj około 50 lat. Po 50 latach w 1890 roku z inicjatywy gdańskiego drukarza i wydawcy Kaffemana, który zresztą był wydawcą tej książki Elizy Pytner, którą już przywoływałem dzisiaj, powstała z jego inicjatywy, a ze składek pozostałych pruskich drukarzy powstała altanka żelazna. I w tej altance żelaznej mniej więcej 5 lat później postawiono najpierw popiersie, a potem pomnik. Ten pomnik zaginął około 1945 roku, w każdym razie tuż po wojnie zaginął ten pomnik, który tutaj stał. No i go nie było, przez całe lata go nie było, dopiero pod koniec lat 90. zaczęło się jego odtwarzanie, jeśli Państwo pamiętają. Pierwsze dwa pomniki Gutenberga zrobione były z żywicy, no i pierwsze dwa spłonęły. Dopiero ten trzeci, który jest wykonany z syntetycznego kamienia, stoi i już mu chyba nic nie zagraża. Zresztą już miejmy nadzieję, że te czasy, kiedy się chodziło po lesie i wszystko niszczyło, to mamy już, miejmy nadzieję, definitywnie za sobą. To na pewno pomoże, nie? Nie, tak Italia. Szanowni Państwo, dzisiaj tematem naszego spaceru jest oczywiście to ten cały kompleks parkowy, ale koło kilku interesujących budynków też przejdziemy, które mamy tu przy ulicy Pawłowskiego, dawniej parkowej. Proszę Państwa, to jest króciutka odnoga Jaśkowej Doliny, ale tutaj są domy bardzo efektowne. Zaczniemy od tego dalszego, ten z tymi wieżami, ten wyglądający jak zamek z bajki. To jest, proszę Państwa, dom architekta nazwiskiem Henckenhaff. To był architekt, który na początku XX wieku, na przełomie XIX i XX wieku działał i był specjalistą od architektury kurortów. Budował kurhausy. To jest po prostu jego ulubiony styl. Te wieżyczki, bardzo smukłe wieżyczki, wprowadzenie tego historyzującego stylu z elementami szachulca, z elementami renesansu i gotyku i tak dalej, to jest jego ulubiony styl. I ten dom tutaj, proszę Państwa, zbudował po prostu dla siebie. Natomiast ten dom bliżej nas, który jest również domem bardzo pięknym, ale przede wszystkim to, co przyciąga wzrok, to ten herb na ścianie, prawda? To jest herb, który wszyscy, którzy po Gdańsku chodzą świadomie i się rozglądają, natychmiast identyfikują, że to jest herb identyczny z tym herbem, którego używał Jan Heweliusz. No więc można by pomyśleć, no herb. Herby są, prawda, herbów używają podobnych, używają różne rodziny, nawet tego samego herbu zdarza się, że używają różne rodziny, ale tutaj akurat przypadku nie ma, proszę Państwa. Ten budynek zbudował Heinrich Hewelke, który był agentem ubezpieczeniowym i spokrewniony z Heweliuszem oczywiście był. Natomiast Heweliusz miał syna, owszem, który mógł przekazać nazwisko, tylko ten syn zmarł jako małe dziecko, więc po Heweliuszu zostały tylko trzy córki, które oczywiście nazwisko zmieniły, kiedy wychodziły za mąż, ale rodzina Hewelków istniała długo, długo potem, jak zmarł Jan Heweliusz i w zasadzie istnieje zresztą do dzisiaj. Ten parking, na którym jesteśmy, rozjeżdżony, nierówny, brzydki, to jest Świąteczna Łąka, czyli serce kompleksu parkowego Jaśkowej Doliny. Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy zakupiono tamtą część parku, czyli w 1837 roku, mniej więcej w tym samym czasie kupiono większą część tego prostokąta położonego tu wzdłuż drogi Jaśkowej Doliny, bo taka brzmi jej historyczna nazwa, Droga Jaśkowej Doliny. Wykupiono ten teren i dołączono go jako miejsce organizacji festynów. Festyny związane głównie z obchodami
najdłuższego dnia, najkrótszej nocy w roku, czyli nocy świętojańskiej, odbywały się w Jaśkowej Dolinie jeszcze w XVIII wieku podobno. Natomiast na pewno odbywały się na początku XIX wieku i po raz pierwszy w 1840 roku zaryzykowano i zorganizowano miejskie obchody nocy świętojańskiej tu właśnie na Jaśkowej Łące, albo Łące Świątecznej, bo tak ją też nazywano. To miejsce, w którym się zatrzymaliśmy, nazywane jest teraz Kaczym Dołkiem, a jego najstarsza nazwa, którą udało mi się odnaleźć, brzmi Dolina Szmelcera, albo Działka Szmelcera. Szmelcer po prostu był właścicielem tego kawałka terenu, ale od 1874 roku, kiedy tutaj właśnie w tym miejscu odbyło się spotkanie śpiewaków, towarzystw śpiewaczych Prus Zachodnich, od tego momentu zaczęto to miejsce nazywać gajem śpiewaków. I widocznie to miejsce, proszę posłuchać, jak ptaki śpiewają, w jakiś sposób sprzyjało temu, żeby tutaj śpiewać. Tu się tutaj amatorscy śpiewacy spotykali. Proszę Państwa, jesteśmy na wzgórzu Kronprinca, dawnym Lisim Wzgórzu. W 1826 roku zaproszono tutaj następcę tronu pruskiego, właśnie Kronprinca, Fryderyka Wilhelma, późniejszego króla Fryderyka Wilhelma IV, którego tu przeprowadzono z bardzo prostego powodu, żeby mu pokazać, jak tu jest pięknie i żeby był życzliwy projektowi odtworzenia tego wszystkiego. Jak się mówiło, że był tutaj Kronprinc i mu się bardzo podobało, no to niejednemu urzędnikowi od razu robiło się życzliwiej, prawda, względem projektu rewitalizacji tego parku. W związku z tym, z tą wizytą zasadzono w 1826 roku ten właśnie dąb. Czyli mogą Państwo policzyć, ile ten dąb ma. No jeszcze trzeba mu doliczyć jakieś, powiedzmy, 15 lat na sadzonkę, no i tyle mniej więcej to drzewo ma. Już w momencie, kiedy ten dąb sadzono, proszę Państwa, stał tutaj ten kamienny sześcian, że tak powiem. No on jest taki sfazowany, ale nazwijmy to sześcianem. To jest obiekt, który nie ma żadnego napisu, jest obiektem absolutnie niezidentyfikowanym, ale ponieważ, jak mówiłem, już w XVIII wieku odbywały się w Jaśkowej Dolinie uroczystości związane z Nocą Świętojańską, z którą to nocą nieodmiennie związana była tradycja, znaczy inaczej, było to największe święto masonerii. Wiadomo, że tu na Lisim Wzgórzu palono beczkę smoły właśnie z okazji tej najkrótszej nocy w roku. Przypuszcza się w związku z tym, że to jest jeszcze sięgający XVIII wieku kamień postawiony tutaj przez właśnie masonów. Ale tego nie wiemy, o tym kamieniu nie wiemy absolutnie nic, oprócz tego, że w 1826 roku, kiedy sadzono ten dąb, to ten kamień już tu stał, dlatego że są obrazki, które pokazują, że dębu jeszcze nie ma, a kamień już stoi. Proszę Państwa, przeszliśmy przez trzy takie garby i środkowy z tych garbów, moim zdaniem, na podstawie tego, co można odczytać z dawnych map, to jest kolejne wzgórze tegoż samego Kronprinca, tylko tym razem już króla Fryderyka. I to jest wzgórze, na którym się zatrzymywano po to, żeby patrzeć na wieżę Starego Gdańska. Stamtąd było widać wieżę. Proszę spojrzeć, nie widać ani wież, ani w ogóle nic nie widać. Tutaj jesteśmy, w to miejsce, gdzie jesteśmy, u podnóża najwyższego punktu, najwyższego wzniesienia w całym kompleksie parkowym po tej stronie ulicy Jaśkowa Dolina, to siodło tutaj, ten placyk, od którego promieniście rozchodzą się ścieżki, to jest tak zwany Gaj Elizy. Gaj Elizy otrzymał swoje imię na pamiątkę królowej żony tegoż kronprinca, czyli Fryderyka Wilhelma IV. Była to księżniczka bawarska. Była to królowa idealna, proszę Państwa. Była to królowa, która się absolutnie nie mieszała do polityki, która zajmowała się działalnością charytatywną i wszystkim tym, co królowa właśnie taka stojąca absolutnie za mężem powinna się zajmować. Proszę Państwa, stąd w górę prowadzi już droga do tego najwyższego punktu, jakim jest Wzgórze Królewskie, bo tak się nazywa, proszę Państwa. Ta droga, którą przeszliśmy, to jest droga książęca. Te osoby, których imiona nadano poszczególnym wzniesieniom na tej drodze, to są pruscy książęta, dlatego droga jest książęca. No a tutaj, żeby się już nie musieć co kadencję, że tak powiem, czyli co króla zmieniać nazwy, nazwano to wzgórze Wzgórzem Królewskim. Ale jego oryginalna nazwa brzmi Kletterstein, co trzeba by przetłumaczyć jako
Gluterstein to jest taki kamień, na który się wspina. No to nie wiem, gorzej ktoś wymyśli jakieś dobre tłumaczenie. Niektórzy proponują, żeby to nazywać skałką. Nie jest to, proszę Państwa, sobótka. Tam taka tabliczka gdzieś jest przyczepiona, że to jest sobótka. Nie jest to sobótka. Jeżeli mamy zamiar mówić o sobótce, przekształcając w ten sposób górę Jana, nie? Góra Jana, góra świętego Jana, góra sobótka, prawda, to się wszystko kojarzy. Ale jeżeli mamy zamiar mówić o sobótce, to sobótką jest cała ta połowa parku. To jest sobótka, nie jakiś konkretny punkt. Proszę Państwa, przejdziemy teraz przez ulicę i mamy przed sobą szyld Teatru Leśnego, do którego nie dojdziemy, ale trzy słowa o nim Państwu powiem. 1911 rok, czyli raptem 3 lata po tym, jak Opera Leśna w Sopocie powstaje. Idea jest dokładnie ta sama. Idea jest taka, żeby znaleźć miejsce o świetnej akustyce w lesie i zrobić pod gołym niebem teatr. I ten teatr zostaje założony w 1811 roku, daje pierwsze przedstawienie. To jest według Williama Szekspira Sen nocy letniej. Na scenie mieści się wtedy około 2000 ludzi, na widowni się mieści około 2000 ludzi, natomiast na scenie może jednocześnie występować 1000 śpiewaków. No i kto wie, co by było dalej, gdyby nie wybuchła pierwsza wojna światowa. W czasie pierwszej wojny światowej przedstawienia tutaj zamierają, po pierwszej wojnie światowej teatr już nie wraca do swojej funkcji. Do swojej funkcji wraca Opera Leśna i dlatego teraz, myśląc o Leśnym Teatrze, myślimy o tym w Sopocie, a ten miał też pełne szanse na to, żeby się w coś takiego rozwinąć, ale mu się to nie udało.